Witamy Was bardzo serdecznie. Rozpoczynamy nowy cykl programu Wraków News TV pod tytułem W samochodzie o Rakowie. Naszym pierwszym gościem jest prezes Janusz Żyła, który za chwilkę rusza w podróż na lotnisko. Panie prezesie, gdzie Pan leci? Witam serdecznie. Lecę do Portugalii. Przygotowujemy transfer nowego napastnika z Portugalii. Czyli na pewno o tym napastniku sobie porozmawiamy podczas naszej podróży na lotnisko. Nie ma co przedłużać. Zapraszamy do samochodu i za chwilkę zaczynamy wywiad. Prezesie, zacznijmy może od tego, co elektryzuje kibiców najbardziej, czyli od transferów. Czy wiemy już, na jakich pozycjach będziemy szukać zawodników? Dokładnie, przed nami bardzo fascynująca część naszego sezonu, czyli okno transferowe. Chcielibyśmy wzmocnić każdą z formacji, natomiast to okienko zimowe jest bardzo trudne, ponieważ jest niewielka liczba graczy z... Prezesie, niech prezes zobaczy. Mateusz. Jaki Mateusz? No Zaki, niech prezes zobaczy, tam stoi. Zaki? A co on tu robi? Nie wiem, no... Chodź, podjedziemy tam. Podjedziemy. Zaki, co ty tutaj robisz? O, dzień dobry. Witaj. Dzień dobry. Cześć, a chcę wrócić do domu. Do domu? Wsiadaj, podrzucimy cię. Na pewno nie będzie problemu. Oczywiście, Zaki, wsiadaj, będzie dobra. To dla nas przyjemne. Super, dziękuję. Prezesie, ale my mieliśmy do domu podjechać, a nie do klubu. Mateusz, Raków to jest twój prawdziwy dom. Chodź, mam chytry plan. Poznajesz? Poznaję. Przez 7 lat to się za dużo nie zmieniło. Mateusz, mam przygotowany kontrakt dla bardzo dobrego napastnika z Portugalii. Nazywa się Mateus Zaharaldo. Spójrz, czy by ci się podobał taki kontrakt. Zaharaldo, niezły zbieg okoliczności. Dokładnie. Aldo można wyciąć, z się doda. To co? Aldo wycinamy, podpisujemy? Podpisujemy. Super. Mateusz, witaj w domu.